świnka Peppa. To mój mały brat George. To mama świnka. A to tata świnka. Świnka Peppa. Moja kuzynka Chloe. Peppa i George bawią się w ogrodzie. Grajmy, George! Za mocno rzuciłeś piłkę, George. A to znaczy, że ja wygrałam. Teraz moja kolej. Znowu wygrałam. Peppo, George'u, dzisiaj odwiedzi nas wasza starsza kuzynka, Chloe. Ha, hurra, kuzynka Chloe. George, Chloe to taka duża dziewczynka jak ja. Nie smuć się, jeżeli uzna, że jesteś za mały, żeby się z nami bawić. Jestem pewien, że Chloe chętnie będzie się z wami bawić. Chloe przyjechała. Ciocia świnka przyprowadziła Chloe, żeby spędziła cały dzień w domu Peppy. Chloe jest kuzynką Peppy i George'a. Jest od nich trochę starsza. Witaj, Chloe. Witaj, Peppa. Witaj, George. Do zobaczenia. Chcecie się pobawić? Tak, zagrajmy w berka. Peppa uwielbia zabawę w berka. Ciągle gracie w berka? To zabawa dla małych dzieci. O, bawimy się w berka, bo mały George bardzo to lubi. Dobrze, pobawmy się z George'em, ale na zasadach dla starszych, a nie dla małych dzieci. Zgadzam się. Gramy! Peppa, teraz ty! Nie złapię mnie! Peppa jest berkiem. Musi złapać Chloe i George'a. Nie złapiesz mnie! George, ciebie bardzo łatwo dogonię. Jesteś mały. Tak nie można. Pomagasz George'owi. To dlatego, że jest mały. Chcesz, żebym ci pomagała? Nie, nie potrzebuję pomocy. Jestem dużą dziewczynką. No to już, Peppo, spróbuj nas złapać. Nie złapiesz nas. Nie, uda ci się. Znudziła mi się ta gra. Zagrajmy w coś innego. Dobrze. Znam bardzo dobrą grę dla starszych dzieci. Nazywa się Sprytny Lis. Sprytny Lis? Chcę zagrać Sprytnego Lisa. Co to jest? Jedna osoba jest Sprytnym Lisem, a reszta przed nim ucieka. Ja chcę być Sprytnym Lisem. Peppa będzie Sprytnym Lisem. Jak się będzie odwracała, to my się będziemy podkradali. Ale jeżeli Peppa odwróci się i zobaczy, że ktoś się porusza, to ten ktoś będzie musiał wrócić na start. George, poruszyłeś się. Wracaj na start. Mam cię, wygrałam. Ruszyłaś się nieprzepisowo. Zasady mówią, że mogę się ruszać, kiedy chcę. Prawda, George? Teraz Chloe będzie Sprytnym Lisem. Peppa i George muszą stać w bezruchu. Peppo, widziałam, jak się ruszyłaś. Wracasz na start. Nie liczy się. Za długo patrzysz. Zasady gry mówią, że mogę patrzeć, ile chcę. Wracaj na start. George wygrał. Zagramy w coś innego? Tak, jeśli będzie to gra dla starszych dzieci. Już wiem. Zagramy w moją bardzo dorosłą grę. Chodźcie za mną. George, czy znasz ulubioną grę Peppy? Ulubioną grą Peppy jest skakanie w błocie. George, jeżeli chcesz skakać po błocie, musisz założyć kalosze. Dla ciebie też przyniosę jakieś kalosze, Chloe. Jestem za duża na skakanie po błocie. O, ja też. George uwielbia skakać po błocie. Tak naprawdę to Peppa też to lubi, ale chce wyglądać na dorosłą. Słyszę, że chcecie poskakać w błotku. Mama i tata świnka bardzo lubią skakać po kałużach. Niezła zabawa. Tak, niezła. Może jest jakaś zasada, że duże dziewczynki mogą skakać po błocie. Tak, to dobra zasada. Goń mnie! Dobrze! Peppa i Chloe uwielbiają skakać po błotu. Każdy to lubi, nawet duże dziewczynki. Postaciom głosów użyczyli Julita Koszuszek-Borsuk, Dorota Lanton, Edyta Torchan, Andrzej Chudy, Jacek Kałucki i inni. Opracowanie wersji polskiej GMC Studio.